Wprowadzenie. Odprawa posłów greckich jest czymś w rodzaju prequelu, czyli utworu literackiego opowiadającego wydarzenia wcześniejsze niż opisane w pierwowzorze, czyli Iliadzie Homera. Poeta wierzył, że upadku Troi można było uniknąć. Do Troi przybywają posłowie z Grecji, stawiają miasto ultimatum, albo oddadzą Helenę, albo będzie wojna. Królewicz Aleksander, czyli Parys, nie ustępuje wobec tych żądań. Jak myślał, w końcu to bogowie dali mu Helenę, więc ma prawo ją zatrzymać. Przypomnijmy historię z mitu greckiego. Na weselu boginki morskiej Tedyty i księcia Peleusa zjawił się niechciany gość. Była to bogini niezgody, Eris. Rzuciła na stół biesiadny jabłko z napisem dla najpiękniejszej. O jabłko walczyły boginie Hera, Afrodyta i Atena. Zgodnie z wolą Zeusa spór miał rozstrzygnąć Parys, czyli Aleksander. Boginie w zamian za jabłko ofiarowywały Hera władzę i bogactwo, Atena nadzwyczajną mądrość, a Afrodyta rękę pięknej królowej Sparty, Heleny. Parys udał się do Sparty. Król Menelaos przyjął go gościnnie, jednak Parys, gdy wyjeżdżał, porwał ze sobą Helenę. W całej Grecji zawrzało na wieść o tym, że złamano święte prawa gościnności. Do Troi wysłano posłów, o których mowa w tytule lektury, Odyseusza i Menelaosa, samego męża Heleny. Ich zadaniem było przekonanie Rady Królewskiej do oddania Heleny i to właśnie zaczyna się odprawa. Układ treści. Jan Kochanowski przestrzega klasycznych reguł tragedii greckiej. Przestrzegana jest reguła trzech jedności – czasu, miejsca i akcji. Na scenie nie występuje też jednocześnie więcej niż trzech aktorów. Kochanowski podzielił dramat na 5 części, epizodionów, które dzisiaj nazwalibyśmy aktami przerywanych 3 stasimonami, czyli wypowiedziami chóru tupanien trojańskich. Pieśni chóru powiązane są z wydarzeniami dramatu. Streszczenie. 1. Prolog. Prolog to monolog Antenora, prawego obywatela, patrioty. Opowiada o tym, jak przybyli posłowie domagający się wysłania Heleny. Ma nadzieję, że do tego nie dojdzie, widzi jednak, że Aleksander, czyli Parys, knuje intrygi, przekupuje podarunkami członków Rady, by zdecydowała ona o nieoddawaniu Heleny. Zapewnia, że on sam nie jest na sprzedaż. Zauważa brak rozsądku u tych, którzy biorą podarki od Aleksandra, bo przecież gdy zginie ojczyzna, to i te podarki przepadną. Zapowiada, że na scenie zaraz pojawi się Aleksander. 2. Pierwszy epizodion. Aleksander prosi, by Antenor stanął po jego stronie. Antenor zapewnia, że zgadza się tylko na rzeczy dobre dla państwa. Aleksander próbuje wymusić poparcie Antenora. Powołuje się na przyjaźń. W imię przyjaźni żąda bezkrytycznego poparcia. Odbywa się słowny pojedynek. Dialog zbudowany jest z jednowersowych replik, które określa się jako stychomytie. Paradoksalnie to właśnie Aleksander oskarża Antenora o zdradę i przekupstwo. Sugeruje, że przekupili go Grecy, którzy zaoferowali więcej niż on podarków. Antenor jest oburzony i postanawia zakończyć tę rozmowę. Na zakończenie Aleksander dodaje, że poradzi sobie bez jego pomocy i znajdzie innych, którzy go poprą. 3. Stasimon I. Stasimon to pieśń chóru. Bezpośrednio odnosi się on do postawy królewicza tebańskiego. Aleksander to uosobienie błędów młodości, dlatego chór mówi: by rozum był przy młodości, nigdy takiej obfitości. Panny tebańskie komentują egoizm i impulsywność Aleksandra. Zauważają, że młodość nie zawsze idzie w parze z rozumem. Młodość jest szczęśliwa, gdy udaje się zaspokoić chwilowe zachcianki. Młodość nie liczy się z konsekwencjami. Folguje swoim rządzom, tym samym tracąc zdrowie, majątek, a przede wszystkim gubiąc ojczyznę. Pieśń kończy się refleksją. Zdrowy rozsądek przychodzi wraz z utratą młodości. Nie da się ich połączyć. Chór zapowiada również pojawienie się Heleny. 4. Epizodion II. Helena prowadzi dialog ze swoją piastunką, panią starą. Ma ona pretensje do swojego porywacza, nazywa go bezecnym i drapieżnym wilkiem. Obawia się również tego, co ją czeka, gdy Trojanie ją oddadzą. Mówi wprost, że Grecy przywiążą ją łańcuchem za szyję do tyłów okrętu. Wstydzi się spotkania z mężem i Grekami. Czuje się zhańbiona. Przeklina moment spotkania się z Aleksandrem. Mówi, że z pięknej królewny, która żyła w swojej ojczyźnie, ciesząc się potomstwem, stała się niewolnicą. Pani stara próbuje ją pocieszyć. Mówi, że życie składa się naprzemiennie z chwil radości i smutku. Słyszymy w jej wypowiedzi echo filozofii stoickiej. Jednak Helenie wydaje się, że więcej w życiu chwil smutnych niż radosnych. Ma poczucie znikomości ludzkiego życia, łatwo je stracić, chociażby z powodu choroby. Pani stara opowiada, że wobec zmienności fortuny trzeba zdać się na dobroć Boga i czekać na decyzję Rady. Obie panie odchodzą do wnętrza pałacu. 5. Stasimon II. Chór śpiewa pieśń zaczynającą się od słów: Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie. Pieśń ta mówi o obowiązkach i odpowiedzialności władców. Władza to nie tylko dar od Boga, to też obowiązek. Władcy będą rozliczani ze swoich czynów. Rządzący zostali porównani do pasterzy, poddani do stada Bożego. To odwołanie do Biblii, w której Chrystus nazywany jest dobrym pasterzem i władcy powinni go naśladować. Należy też sprawiedliwie traktować poddanych bez względu na stan społeczny i pochodzenie. Pieśń kończy przestroga, że przełożonych występy miasta zgubiły, którą można odczytać jako zapowiedź zagłady Troi. 6. Epizodion III. Do Heleny, która wyszła z pałacu, podbiega poseł. Wysłał go Aleksander, by powiadomić o decyzji Rady. Helena zostaje w Troi. Warto dodać, że Troja przypomina tu XVI-wieczną Rzeczpospolitę. Jest monarchią parlamentarną, w której król rządzi w oparciu o zdanie Rady. Następnie poseł zdaje długą relację z obrad. Król Troi Priam chce wysłuchać opinii Rady, by nie być subiektywnym w opinii. Potem wypowiada się Aleksander. Przypomina zebranym, że otrzymał Helenę w darze od Wenus, powołuje się na wolę bogów, by zmanipulować Radę i odwrócić uwagę od faktu, że porwał Helenę. Przypomina opuszczenie Grecji przez zakochaną w Jasonie Medeę. Nazywa ten fakt porwaniem, za które do tej pory Grecy nie zapłacili. Potem przypomina, że również siostra króla Priama, Hezjone, została porwana. Prosi ojca i Radę, by pamiętali o krzywdach uczynionych kobietom i nie oddawali Heleny. Będzie to dowód na słabość państwa i króla. Później głos zabiera Antenor. Przypomina, że Aleksander złamał prawo gościnności, zhańbił Helenę, jej męża Menelaosa. Przewiduje, że Grecy będą domagać się zwrotu Heleny nie tylko słowem, jak teraz to czynią, ale i mieczem. Przypomina, że wprawdzie Aleksander miał zgodę Wenus, ale przeciwko niemu były dwie pozostałe boginie. Nie zgadza się również, by na krzywdę odpowiadać krzywdą. Chodzi o wspomniane przez Aleksandra dawne porwania kobiet trojańskich. Mówi też o wcześniejszych wojnach z Grecją, w których winę ponosili Trojanie. Boi się, że nad ojczyzną ciąży klątwa bogów. Zgadza się z jego stanowiskiem 5 posłów. Wtedy głos zabiera Iketaon, demagog przekupiony przez Aleksandra. Odwołuje się do najbardziej prymitywnych uczuć i manipuluje słuchaczami. Odwołuje się do chęci zemsty, do pychy Rady Trojańskiej. Próbuje wzbudzić strach. Sugeruje, że Grecy nazywają się panami, a Trojan sługami. Iketaon dąży do wojny, nie zważa na realia i nie potrafi docenić przeciwnika. Mówi: szabla ostra, przy boku to pan, odnosząc się do rzekomej woli panowania nad Trojanami. Potem w Radzie wybucha kłótnia. Wszyscy żądają głosowania. Niestety przeważyły głosy zwolenników Aleksandra. Jako ostatni wypowiada się król Priam. Mówi, że Helena pozostanie w Troi, dopóki Grecy nie zapłacą za porwanie Medei. Następnie mamy krótką wypowiedź chóru dotyczącą reakcji Heleny, która z dwojga złego woli pozostać przy Aleksandrze i zapowiada nadejście posłów greckich. 7. Epizodion IV. Mamy tu monologi posłów greckich, Ulisesa, czyli Odyseusza i Menelaosa, przypomnijmy męża Heleny. Ulises bardzo krytycznie wypowiada się o Troi. Nazywa ją królestwem nierządnym, zapowiada jego koniec. Twierdzi, że w państwie tym panuje przekupstwo, nie przestrzega się prawa ani sprawiedliwości. Aleksander w jego oczach to przedstawiciel młodzi wszetecznej. To ona przyczynia się do zguby Troi. Widzi zepsucie obyczajów, nazywa młodych Trojańczyków darmozjadami, próżniakami i pijakami. Monolog Menelaosa jest skargą. Król Sparty wie, że został potraktowany nieuczciwie, pragnie zemsty. Nienawiść kieruje w stronę Aleksandra. 8. Stasimon III. Adresatem tej pieśni jest okręt, na którym Parys wyruszył po Helenę. Ta pieśń przypomina okoliczności porwania Heleny. Chór przepowiada, że kłótnia rozpoczęła małżeństwo Aleksandra i koniec tego małżeństwa też będzie dramatyczny. 9. Epizodion V. Na początku Antenor przekonuje króla, by ten szykował się do wojny. Antenor, jak przystało na prawdziwego patriotę, mimo że przegrał podczas głosowania, nie opuszcza kraju. Nie udało mu się obronić pokoju, teraz więc nawołuje do działań przygotowujących do obrony, jak prawdziwy mąż stanu. Chodzi o obsadzenie żołnierzami pogranicznych zamków, zgromadzenie żywności, trwanie w pogotowiu wojennym. Z granicy docierają informacje, że Grecy już zaczęli gromadzić wojska. Niestety, Priam zamiast posłuchać rad Antenora zarzuca mu tchórzostwo. Jest też niepoprawnym optymistą. Na scenę wbiega Kassandra. To córka Priama obdarzona darem prorokowania. Niestety, jej dar łączy się z tym, że nikt jej nie wierzy. W swojej wizji Kassandra przypomina porwanie Heleny. Widzi straszną śmierć brata Hektora i śmierć innych bohaterów. Widzi również konia trojańskiego. Przestrzega, by nie wprowadzać go w mury Troi. Ostatnie słowa są przerażające i dotyczą rozpaczy Hekabe. Matko, ty dziatek swoich płakać nie będziesz, a wyć będziesz. Kassandra mdleje i chór ją wyprowadza. Antenor błaga króla, by nie lekceważył słów córki. Priam na chwilę odzyskuje rozsądek, jednak zaraz dodaje, że skoro wilki nie pożarły jego syna w lesie, to widać wolą bogów było, by wrócił do miasta i zła przepowiednia, że przyczyni się do jego zguby, nie spełni się. Na scenę wchodzi rotmistrz z greckim więźniem. Informuje on, że galery greckie przybywają. Na ich czele stoi Agamemnon, brat Menelaosa. Więzień potwierdza te informacje. Król podejmuje decyzję o zwołaniu na następny dzień Rady. Antenor obawia się, że Rada zakończy się kłótnią. Wzywa do walki zamiast gadania, bo czas działa na korzyść Greków.